Sondaż: większość Polaków nie chce, aby Kamiński i Wąsik wrócili do Sejmu. Ponad połowa Polaków uważa, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie powinni zachować mandatów poselskich, wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. We wtorek wieczorem Kamiński i Wąsik, po ułaskawieniu przez prezydenta, opuścili zakłady karne. Obaj utrzymują, że są posłami na Sejm. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy PiS we wtorek tuż po godzinie 21 opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. Politycy PiS zostali skazani na 2 lata więzienia w związku z przekroczeniem uprawnień przy tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Według koalicji rządzącej mandaty obu posłów zostały wygaszone z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku w 2023 roku. Inaczej uważa jednak Prawo i Sprawiedliwość, a także Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Sami skazani politycy uznają, że obowiązuje ich prawo łaski z 2015 roku. W związku z tym, nadal są posłami, przekonują. Co z mandatami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? United Surveys zapytało Polaków, czy jeśli doszłoby do konsensusu politycznego między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim i PiS, to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zachować mandaty poselskie. Większość badanych wyraziła negatywną opinię. Odpowiedzi zdecydowanie nie udzieliło 43,6% ankietowanych, a raczej nie, 13,6%. Przeciwnego zdania był co trzeci Polak. 25,4% pytanych odpowiedziało, że Wąsik i Kamiński zdecydowanie powinni zachować mandaty poselskie, a 8,7% respondentów wybrało odpowiedź raczej tak. Niepewnych odpowiedzi było 8,7% badanych. Wśród wyborców partii tworzących rząd 78% uznało, że politycy powinni stracić mandaty poselskie. Inaczej sprawa wygląda wśród wyborców PiS i Konfederacji. 66% z nich odpowiedziało, że politycy powinni wrócić do Sejmu. Przeciwnego zdania było 17% badanych. Pozostałe 17% nie miało zdania. Badanie przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski zrealizowano na grupie 1000 osób w dniach 12-14 stycznia. Badanie zrealizowano